Siemaneczko z Kostronex, witam was w kąciku mojego zainteresowania. A dzisiaj mamy dosyć nietypowy odcinek, ponieważ przyszedł do mnie ten oto uszkodzony komputer. Jest to komputer mojego kolegi. Tutaj, o Jezu, nic nie widać. Taka dziwna obudowa dosyć. O, taka dosyć dziwna obudowa, nic nie widać w ogóle. Brzydka. Tak jest przód. Takie w sumie nie wiadomo co trochę, nie? Ogólnie to jest typowy pokaz obudowy, że to ma działać, nie wyglądać. Więc zaraz wam pokażę środek. Cyk. Jest tutaj oczywiście bajzel cholerny. I co my tu mamy? Jest tutaj B85 od Gigabyte'a z ogromną sekcją zasilania. Więc bardzo fajnie. Jest pod chłodzeniem siedzi i5-4590. Jest tutaj 16 GB w dwóch kościach. GTX 760 od FG. Vero L1 500 W. No i niestety HDD WD Blue 1 TB. Są dwa wentylatory, jeden jest tu, drugi jest tam. O, nie widać w ogóle, ale jest tam, wciąga powietrze. No i oprócz tego, że jest kompletny makaron, to komputer nie działa. Nie uruchamia się, nie wiadomo co jest, więc sprawdzimy co jak. Dobra, czas tutaj to włączyć. Otworzyć klapeczkę. Przycisk. No i co? Nic nie startuje. Dobra, więc mam inny pomysł. Wypniemy sobie 24 pina. Wepnę go z powrotem. Zobaczymy, czy to coś pomoże. Bo ja tego kompa w ogóle nie sprawdzałem. Tak i tak. O, porządnie. Zobaczymy teraz. Nadal nic. Dobra, więc sprawdzimy, czy zasilacz jest sprawny. No i jak to zrobić? Bardzo łatwym trikiem. Macie agrafkę, bierzecie sobie 24 pin i wkładacie agrafkę do zielonego pinu i do czarnego albo szarego, już nie pamiętam. Ale jeden z dwóch i spokojnie nic się nie stanie, jeśli pomylicie czarny i szary, one to nie są żadne ważne piny, więc możecie sprawdzić obydwa. Ja sprawdzę obydwa, bo totalnie nie pamiętam, który to był, ale wiem, że to był czarny albo szary. Dobra, agrafka już włożona, więc włączamy zasilacz. No jest martwy. Dobra, czyli prawdopodobnie mam uszkodzony zasilacz. Mam nadzieję, że nic więcej tu nie padło. Cóż, no będę musiał zamawiać kolejny, zobaczymy co tam będzie. Akurat zasilacze to jest bardzo trudny towar. Ale zobaczymy, no. Dobra, no przy okazji ja sobie tutaj poukładam kable. Zrobimy to już za, no oczywiście freeka, no bo dla kolegi to nie będzie, chociaż można. Na dwie śrubki, więc niezbyt profesjonalnie. Ale jak działał. Ogólnie ten komputer jest od nowości u moich kolegów. On jest, to jest jego drugi właściciel. Przesiedział, no ile tu jest, 12 lat, będą, nie, 10 lat będę miał do części. No to 10 lat przesiedział. Jedyne co się zmieniło to karta graficzna i RAM, bo tutaj było 18 giga, znaczy 8 giga standardowo i GTX 660. Więc upgrade, oj, no tak, trzeba tutaj podłączać te wszystkie rzeczy, już zapomniałem. Nic nie widać, kurde, szkoda, bo jest ciemno, oczywiście zima. I to jest niestety słabe. Więc wypinamy to wszystko. Będzie ciężko bardzo znaleźć zasilacz z dwoma wtyczkami, bo to jest rzeczywiście ogromny problem. Dobra, mamy tutaj Vero L1. Ile on ma? 500 W w piku, 600, 80+. Ogólnie bardzo dobry zasilacz, nie widać żadnych przepaleń. Czysty, co ciekawe. W ogóle ten komputer jest całkiem czysty. Podobno w ogóle nie był czyszczony ani razu, więc to jest w sumie ciekawe. No zobaczymy co i jak. Ale jak widzicie, obudowa no brzydka jest, ale jest bardzo dobra. Tutaj jest miejsce na dwa wentylatory, tutaj na jeden, tutaj na dwa z przodu. Jest tutaj wszędzie pianka. Jak widzicie, tutaj też jest miejsce na dwa. Jakaś akasa to jest. Oprócz tego, że jest brzydka, to jest naprawdę dobra. O, to jest Chieftec design, o. Sobie tak myślałem trochę, że to może być Chieftec. To jest w ogóle nie podpięty speaker, to się podepnie. No i co, pospinam jakieś kable, żeby to wyglądało całkiem zacnie. Ale na razie się biorę do zamówienia zasilacza. Dobra, jestem po kilku dniach. W miarę tutaj poukładałem jakoś te kable, mimo że jest naprawdę trudno. Tutaj coś spiąłem, aczkolwiek no... Nie ma tu gdzie czegoś ukrywać. Ale kupiłem zasilacz. Nie było łatwo go znaleźć. No i mam tutaj brata bliźniaka.
nowszego, ponieważ mamy tu Vero L2 500 W, tylko że brąz. Więc jest to starszy, znaczy młodszy brat naszego, który padł. Nie wiem jeszcze, czy jest sprawny, będę musiał sprawdzić. Ogólnie to tak, mniejszy wentylator jest niż Vero L1, albo mi się zdaje. No i cóż jeszcze mogę powiedzieć, no ładniejsze kable i tyle, no tak naprawdę. Zaraz sprawdzimy, czy się komputer włącza, czy się, jeśli się włącza, to sprawdzę, czy daje obraz. No i cóż, będziemy to składać. Dobra, podpiąłem tylko płytę i procka, włączyłem już zasilacz, więcej tak naprawdę nie trzeba, żeby zobaczyć, czy on w ogóle zakręci, więc otwieram tą machinę i trybi. Chociaż wentylator chyba od grafiki jeden. Ta wentylator od grafiki już są w takim średnim stanie. No cóż, będzie trzeba je przesmarować. Ale działa, więc komputer prawdopodobnie będzie sprawny. Ja to składam do kupy, nawet nie będę sprawdzał, czy on działa, bo na 90% po prostu zasilacz jest padnięty, nie? Był padnięty. Więc ten będzie śmigał. O, w ogóle nie powiedziałem, ile za ile go kupiłem. Kupiłem go za 120 zł, więc nie jest to okazyjna cena. Dla mnie zasilacze do 100 to jest ok cena, używane. Ten jest 120, ale naprawdę jest taki deficyt, że zastanawiałem się, jakie będę kupował zasilacze do swoich kompów po prostu. Będę musiał nieźle się naszukać. Ale dobra, no, wkładam to. Najpierw, że będę musiał go znowu zajmować. Układam kable i zobaczmy, co to będzie. Dobra, więc ostatecznie komputer wygląda w ten sposób. Myślę, że wyszło mi to całkiem nieźle, mimo tego, że nie ma żadnego miejsca z tyłu. Tutaj trochę mi się nie podoba, ale no, musi tak być. No i na te kable na dole, totalnie nie ma gdzie tego upchać. Nie ma żadnego miejsca z tyłu, no to trochę nieprzemyślane, ale działa. Sprawdzimy teraz, czy komputer się odpala. Wszystko śmiga. Słychać tego harddecka. No i super. Dobra, to teraz co? Sprawdzimy, jakie są wyniki w grach, co? Zobaczymy, co sobie radzi. Jak sobie radzi GTX 760 w 2023. Dobra, więc pierwszy tytuł naszej liście jest CS2, no tutaj jak najniższy. Jestem trochę chory, więc mogę źle brzmieć. No i tutaj komputer radzi sobie wyjątkowo dobrze, ponieważ na ustawieniach właśnie najniższych z okolice 100 FPS-ów. Widać, że męczy się tu bardzo ten GTX 760 i on się będzie męczył, aczkolwiek dalej mi się wydaje, że będzie można przyjemnie pograć. Dobra, no i kolejnym tytułem na naszej liście jest GTA 5. Ustawienia mieszane między takimi bardzo wysokimi a średnimi. Taki trochę misz-masz, ale FPS-y od 70 do nawet 90, więc jak na tak wiekową kartę, świetny wynik, aczkolwiek widać, że boli ją brak VRAM-u. Dobra, no i teraz Sea of Thieves, no są jak najniższych, między 70 a 60 FPS-ów. No tutaj mnie trochę zdziwiło, ponieważ okazało się, że ta grafika totalnie sobie w tej grze nie radzi i na jakichkolwiek wyższych ustawieniach FPS spadają poniżej 50. Aczkolwiek dalej na najniższych, bardzo przyjemna gra.
Dobra, i teraz bardziej wymagający tytułem jest Dying Light, no sobie jak średni, bez żadnych dodatków. FPS-y wahają się od głównie 70, 60 do nawet 90. Aczkolwiek czasem pojawią się spadki od 50, ale to już jest niestety bottleneck 4 rdzeni procesora. Dalej sądzę, że mega, mega dobrze jak na już prawie 10-lecią kartę. Dobra, no i ostatnim tytułem, który sprawdziłem na ustawieniach najniższych 100% rozdzielczości, zapomniałem tego pokazać, jest Dead by Daylight. No i FPS-y również tutaj wahają się od 60 do 70, do 70, więc to naprawdę zadziwia mnie ta karta. Dobra, no i ostatni tytułem, który okazał się totalną klapą na tym sprzęcie, jest Apex Legends. No niestety tutaj widać, że jak ta grafika bardzo nie daje rady, ponieważ ten procesor może wyciągnąć dużo więcej. A na Apexie ustawiam jak najniższy, są to okolice 40 i 30 FPS-ów. Jak dla mnie w tak dynamicznej grze jest to niegrywalne. Dobra, więc to już wszystko w tym odcinku. Mam nadzieję, że wam się spodobało. No ogólnie komputer radzi sobie naprawdę dobrze. Jak na swoją cenę i na swój wiek. Aczkolwiek to pierwsze upgrade, jaki bym tu zrobił, to jest wymiana właśnie karty graficznej. No i dodanie SSD-ka, bo na HDD to jest katastrofa. Ten procesor na luzie potrafi. Znaczy może nie na luzie, ale no 1060 albo RX 580 chętnie wciągnie. No ale już wiekowa 760, no widać, że nie daje rady. Tym bardziej, że wentylatory już w niej siadają. Jeśli wam się film podobał, to zostawcie łapkę w górę, komentarz, suba, no i do kolejnego.